Witam Was serdecznie, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na recenzję analizy podsumowania. Dzisiaj skupimy się na operacjach w Rainbow Six Siege, więc zapraszam Was do oglądania tego filmu. There was no other team in the world that could have accomplished what you did today. But this victory comes with a cost. Our nation has been hit where we are most vulnerable. Jedziemy ostro z tematem Rainbow Six operacje. Krótkie podsumowanie. Operacje na pewno są ciekawym pomysłem. Były ciekawym pomysłem, który Ubisoft niestety spierdolił po całości. To jest moje odczucie. Dlaczego zostało to zniszczone? Kilka przykładów. Po pierwsze, brak możliwości przez każdą misją stworzenia sobie własnego ekwipunku swojego operatora. Zostało nam narzucone z góry, czym mamy grać, jak mamy grać, co mamy na wyposażeniu. Uważam, że powinno tutaj być dla gracza wolne pole. Wybieram sobie daną broń, dany celownik, dany sprzęt do operatora. Tego nie ma. Zostało to po prostu narzucone i takie zamknięte w takim boksie, że mamy tym grać i niczym więcej. To jest chujowe. Następnie, system zadawania obrażeń jest niezbalansowany. Ja grałem na najwyższym poziomie i tam naprawdę, żeby zdobyć 3 gwiazdki, trzeba się naprawdę omęczyć, owkurwiać, co widzieliście na filmikach. Bo w moim odczuciu, ja zadając obrażenia przeciwnikom, nie daję im tak dużych obrażeń, jakie zadają mi oni. Tak więc ten system uważam jest niezbalansowany. Nie wiem jak jest na innych poziomach, nie grałem, grałem tylko w poziomie bardzo trudnym. System strzelania, o tym będę mówił jeszcze, bo to będzie się przewijało w innych moich filmikach. Uważam, że nie jest skillowy jak w CS-ie. Jest po prostu szczęściarski i fuksowy. Ja strzelam, pan Bóg kulę nosi. Wejdzie to wejdzie, super, nie wejdzie to nie wejdzie, przegrywa. Natomiast nie ma tutaj czegoś takiego jak w CS-ie, że sobie wyszkolisz sobie pamięć mięśniową i wiesz co masz zrobić, żeby skutecznie zabić. Tutaj tego nie ma. Każda sytuacja jest inna, każde strzelanie jest inne i tak naprawdę jest ono szczęściarskie. Więc tutaj jak gdyby są te elementy, które mnie irytowały w tej grze. Bo jak chcesz zdobyć 3 gwiazdki, to naprawdę musisz się mocno skoncentrować, ale czasami przegrywasz przez jeden głupi strzał, który gdzieś tam wchodzi, nie wiadomo skąd. Albo nie wchodzi twój. Więc to są takie elementy, które tutaj mi się rzuciły na pierwszy rzut oka. Na plus na pewno jest poziom inteligencji botów. To są najbardziej inteligentne boty, z jakimi ja miałem do czynienia od początku, kiedy ja gram w gry w single player. Potrafią skrócić, potrafią rushować, potrafią zmienić pozycję i bardzo celnie strzelają, ale to się wiąże z tym systemem obrażeń, który jest niezbalansowany w tym wypadku. To jest irytujące, to jest skurwiające, natomiast nie można tutaj powiedzieć, że to jest minus. To jest plus, że te boty naprawdę się tutaj przemieszczają, może nie wszystkie, ale zmieniają te pozycje, jak przegrasz misję i mogą cię w każdej chwili zraszować i zaskoczyć. I to jest tutaj bardzo fajne. Na plus jeszcze filmy. Każdy operator dostał w wersji podstawowej swój film, który naprawdę są zajebiście zrobione. Każdy element tych filmów jest dopracowany. Naprawdę są świetne, budują klimat operatora, pokazują jego możliwości i naprawdę są to świetne rzeczy, które Ubisoft robi zajebiście i tutaj trzeba im przyznać. Kolejny element, który nie będzie już taki bardzo plusowy, to są nowi operatorzy. Wraz z każdym nowym DLC, o czym będę później mówił w innych filmach, otrzymujemy nowych dwóch operatorów i nową mapę. To jest fajne. Natomiast nie jest fajne to, że twórcy sobie to całkowicie olali. Jeżeli chodzi o nowy operator, dwóch, powinny być dwa nowe filmy do nowych operatorów i powinny być dwie nowe misje do operacji.
Jeżeli nie idziemy w singla z fabułą, który trwa 20 godzin, 10 godzin, tylko robimy jakieś operacje, które są szczątkowe, to przynajmniej się postarajmy w tym wszystkim i zróbmy, że jak dajemy nowe DLC, dajemy nowych operatorów, nowe mapy, to dajemy dwa nowe filmy i dajemy dwie nowe misje. I to jest zajebiste. I w tym momencie bym widział, że twórcy się starają. Niestety tego nie ma. Twórcy się w tym wypadku nie starają. I to jest po prostu chujowe. Bo my kupujemy gry, a dostajemy produkty coraz tak naprawdę gorsze. I ten sigiel odchodzi do lamusa. Ale idziemy dalej, punkt po punkcie. Mechanika. Mechanika poruszania się w grze jest toporna, ale na obronę powiem, że to jest specyfika tej gry, bo ta gra jest wolna, taktyczna i taki jest jej system. Więc ta mechanika jest dla mnie, wychowanego na Battlefieldzie i Call of Duty, po prostu toporna, ale można się do niej przyzwyczaić i można sobie fajnie pograć. Jest toporna, ale generalnie przy większym, dłuższym graniu jest ona do opanowania i sprawia po prostu czasami przyjemność. Więc tutaj nie mam większych zastrzeżeń. Grafika. Grafika jako element występujący w grze single player jest dla mnie bardzo ważnym elementem. Tutaj grafika jest dobra. Natomiast szału nie ma, dupy nie urywa, jak na dzisiejszy czas. Powinna być lepsza. Natomiast nie mam do niej większych zastrzeżeń. Jest na dobrym poziomie. I okej, tak. Do multiplayera grafika nie jest mi tak bardzo potrzebna, ale w operacjach chciałem, żeby była ona bardzo ładna. Jest ładna, ale bez szału. Tak. Generalnie operacje to jest bardzo uproszczony single player i to mnie właśnie martwi. Twórcy poszli na straszną łatwiznę, dając nam szczątkowe misje niepowiązane, które mają nas zapoznać z mechaniką gry. Ja pamiętam, że kiedyś single player, jak się rozpoczynało grę w single playerze, miało się tak zwaną strzelnicę, albo miało się przejść jakiś krótki odcinek, w którym zapoznawaliśmy się ze strzelaniem, z granatami, jak się robi, jak się kuca, jak się kładzie, jak się strzela z różnych pozycji. I to trwało maksymalnie 10-15 minut i człowiek miał już tą wizję systemu, tak? Natomiast tutaj niby ma to wprowadzać w operatorów, ich umiejętności, ich zagrania. Natomiast jest to szczątkowe i wyjęte z całego single playera, czyli poszli strasznie na łatwiznę i tutaj jest bardzo, bardzo duży minus. Dlaczego? Bo można było zbudować świetną fabułę opartą na bardzo fajnej historii. Mało mamy takich historii z oddziałami antyterrorystycznymi? Nie, jest ich mnóstwo, tylko po prostu się im nie chciało. Można było zrobić fajną fabułę, w której akcja dzieli się w różnych zakątkach świata, na różnych lokacjach, różne drużyny realizują różne zadania, które są wplecione w walkę, na przykład z terroryzmem. To jest teraz tak bardzo popularna. I można było rzucać różnymi lokacjami i przemieszczać oddziały z różnych krajów, aby po prostu walczyły. Przykład oddziałów GROM, które w Zatoce Perskiej wykonywały zadania związane z ochroną czy zdobywaniem rafinerii. I mamy już jedną misję, tak? W bardzo fajnym klimacie. Tylko należało to zrobić, poświęcając temu czas, zbudować wokół tego fabułę. Tego się twórcom niestety nie chciało. Więc rzucili nam jakiś ochłap w postaci po prostu operacji, które naprawdę mają jakiś sens, ale nie w takiej ilości, nie w takiej długości, nie na takim poziomie. Także to jest taki zastępcza opcja, która nie bardzo tak naprawdę mi się przyjęła i nie chciałbym kupować kolejnej gry, której nie ma single playera, który jest owiany fajną fabułą, fajnym klimatem i buduje całą atmosferę gry. Operacje to jest po prostu szczątkowe pokazanie nam schematu, w jaki klimacie będzie się toczyć gra, zapoznanie z tymi elementami, z mechaniki, z operatorami, ich funkcjami, ale to nie jest single, to jest po prostu, co rzucili nam graczom jakiś ochłap, który miał nas zadowolić. I ja jestem graczem starego pokolenia i uważam, że jeżeli gra wychodzi, powinna mieć tego single playera przynajmniej na 10-12 godzin. Wtedy jest to uczciwe podejście do gracza, bo możemy się bawić w singla i możemy grać równocześnie w multiplayer. Tutaj postawiono na multiplayer, który również nie jest dopracowany. Ja rozumiem, jakby dali grę z operacjami bez singla,
ale z dopracowanym multiplayerem. Natomiast tutaj tego... przepraszam. Nie ma, ale o tym w innym odcinku. Tak więc... podsumowując tę operację, zdecydowanie za łatwe podejście do tematu, takie olewcze wobec gracza, który wymaga dobrego singla. Dość skrócone i takie powierzchowne podejście do tego klimatu walki z terroryzmem. Tak naprawdę się czasami zastanawiam, dlaczego rywalizują między sobą zespoły antyterrorystyczne. Jak można było zrobić, ale to jest temat też na inny odcinek, na głębsze przemyślenia, po prostu postawić terrorystów i antyterrorystów po dwóch stronach. A tutaj rywalizują ze sobą oddziały antyterrorystów. Dla mnie to jest dość takie troszkę sprzeczne z całym schematem funkcjonowania oddziałów antyterrorystycznych. Ale to jest temat na inny odcinek. Daję wam tylko do myślenia, że tak naprawdę nie byłoby problemem stworzyć kilka organizacji terrorystycznych, które istnieją, uzbroić ich odpowiednio i wrzucić do gry. Tak? I wtedy mielibyśmy fajny klimat. Tutaj tego nie zrobiono. To jest gra, w której walczy się antyterrorystami o charakterze policyjnym, natomiast ostatnie DLC wprowadza antyterrorystów o charakterze wojskowym, co również odchodzi od klimatu tej gry. Niedociągnięcia graficzne oczywiście istnieją w tej grze, bugi, glitche, ale to istnieją w każdej grze single player, także tutaj nie będę się nad tym tutaj znęcał. Uważam, że Rainbow Six Siege miał zajebisty potencjał na single. Single mógłby zostać zrobiony w klimacie naprawdę w dobrym smaku rywalizacji między antyterrorystami a terrorystami. Niestety zniweczono to. Wszystko poszło na łatwiznę i skończyło się tak, że te operacje się przechodzi, o nich się zapomina, bo się chce przejść, chce się odblokować jakieś tam rzeczy. Tak więc operacje mojego smaku nie na single playera nie zadowoliły, wręcz przeciwnie, uważam, że zbyt łatwo i pochopnie twórcy podeszli do graczy, rzucili nam jakiś ochłap, który tak naprawdę w moim odczuciu się nie sprawdził. Tak więc to jest moja opinia na temat Rainbow Six Siege, operacje w recenzjach, analizach i podsumowaniach. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie inne zdanie, jeżeli macie jakiekolwiek zdanie na temat operacji, piszcie w komentarzach i podzielcie się tą wiedzą ze mną i waszym doświadczeniem. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege. Hej!